W głosie Zagłoby brzmiała prawdziwa desperacja. Mości panie, co się stało? Pytała dziewczyna. Wilcy konie porżnęli. Jezus Maria, oba? Jeden zarżnięty, drugi skaleczon, także i stajnia nie ujdzie. W nocy odeszły nie dalej jak 300 kroków i już po nich. Cóż teraz poczniem? Co poczniem? Wystróżemy sobie kije i siądziemy na nie. Czy ja wiem, co poczniem? Od czysta desperacja. Mówię wać pannie, że diabeł wyraźnie zawziął się na nas i co nic dziwnego, bo musi on być Bokunowi przyjacielem albo zgoła krewnym. Co poczniem? Jeśli wiem, to niech się w konia zamienię, przynajmniej wać panna będzie śmiała na czym jechać. Szelmą jestem, jeśli kiedy byłem w podobnej imprezie. Pójdziemy pieszą. Ha, dobrze to wać pannie przy jej 20 leciach. Ale nie mnie przy mojej cyrkumferencji chłopską modą podróżować, choć i to źle mówię, bo tu lada chłop na szkapę się zdobędzie, a psi tylko chodzą na piechotę. Czysta desperacja, mnie Bóg miły. Już ci nie będziemy tu siedzieć, tylko pójdziemy, ale kiedy zajdziemy do onej złotonoszy? No nie wiem. Jeśli uciekać nawet i na koniu niemiło, to na piechotę ostatnia rzecz. Wtedy przygodziło się już nam, co się mogło najgorszego przygodzić. Kulbaki musimy zostawić, a co do gęby włożyć, to na własnym karku dźwigać. Nie pozwolę ja na to, abyś wać pan sam dźwigał. A co będzie trzeba, to i ja też poniosę. Zagłoba udobruchał się, widząc takową determinację dziewczyny.